Dobra, nagrywa mi się teraz. A wiecie co? W oczekiwaniu na to, że pierwsza osoba się odezwie i będzie chciała współpracować, postanowiłem wyjść trochę z naszą kamerą na miasto i ponagrywać jakieś fajne rzeczy. No zobaczymy, co uda nam się dzisiaj nagrać. Jak na razie słońce jeszcze dopisuje, pogoda jest ok. Jakżeż w ogóle mogę mówić, że słońce dopisuje? Pogoda dopisuje, a słońce jest ok. Dzisiaj nie jest łatwo, jak widzicie, nie jest łatwo. A nagrywać samego siebie. Tym bardziej, kiedy ma się na głowie jeszcze kamerę, cały sprzęt i mandaciarzy, którzy chodzą za, wlepiają mandaty za niezapłacenie miejsca parkingowego. Dobra, zobaczymy, co z tego wyszło i jedziemy do następnego miejsca. Jesteśmy tutaj na murku do wejścia do czegoś, nie mam pojęcia do czego. A generalnie to jest część starych murów malutkiego wtedy jeszcze 700 lat temu miasta Southampton. Mniej więcej wtedy one powstały, te mury. Miasto istnieje już około 1000 lat i założyli je o dziwo Francuzi. To taka niespodzianka dla nas wszystkich. Ale pocieszę was, że większość z Anglików, którzy mieszkają tutaj w tym mieście, tego nie wie. Dobra, no to spadamy. Dobra, tyle kabli mieć ze sobą, nie jest łatwo. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać. A jestem w kolejnym miejscu, parę metrów dalej od miejsca, w którym byliśmy poprzednio. A za mną jest charakterystyczny kościół. Bardzo dobrze widoczny w centrum, ale w tym miejscu założę się, że dużo z was, dużo osób jeszcze nie było. A z tego miejsca widzę armatę. Ten park, który tutaj widzicie, też dosyć ciekawie wygląda. To wszystko jest częścią muru, częścią historii w ogóle tego miasta. Wygląda naprawdę nieźle. A jak już wcześniej mówiłem, jestem tutaj 2 lata, a tutaj jeszcze naprawdę nigdy nie byłem. A jest tutaj naprawdę wiele do zwiedzania. Pokażę wam jeszcze coś. Ciekaw jestem, tutaj w ogóle jestem. Ciekaw jestem, ile z was wie, gdzie tak naprawdę jestem. To jest Tudor Merchants Hall. Tak się nazywa, ile dobrze przeczytałem. A budynek został wybudowany w około 1634. I tabliczka tutaj została przemontowana w 1973 do 75. To trwała ta cała wielka renowacja tego Tudor. Dobra. Nie chodzi o to, co to jest. Czy wiecie gdzie? To jest moje pytanie. Jestem ciekaw. Powinniście to wiedzieć. The Wool House. Budynek został wybudowany w XIV wieku do przechowywania wełny przed eksportem. Co to za budynek? Co mieści się teraz tutaj? To kolejne pytanie konkursowe. Kolejnym pytaniem konkursowym jest właśnie, co tutaj się mieści w tym budynku? Zobaczymy, kto z was będzie wiedział. Wiecie co, ciekaw jestem, kto zna ten budynek, który się mieści za mną. Założę się, że maksymalnie 1% Polaków, którzy są tamtą, wiedzą, co to jest za budynek. Jest naprawdę bardzo, bardzo stary. Bardzo stary. Założę się, że nikt nie będzie widział, co to jest. A ja wiem. Dobra, jedziemy dalej. To jest takie miejsce, które na koniec wam chciałem pokazać. Bardzo fajne. Z miejscem tym wiąże się bardzo fajna historia. Bardzo ciekawa. Nie wiem, czy tak do końca fajna. Przy okazji zobaczyć, jaki mam brzuch wielki. Rzuciłem palenie jakieś 5 miesięcy temu. To powinno być naprawdę nielegalne, bo przytyłem 30 kg. Wcale nie jedząc więcej. Ale dobra. To miejsce, jakie tu za plecami widzicie, tak jak mówiłem, wiąże się ciekawa historia. I jeśli się znajdzie ktoś chętny do nagrania ze mną tego wszystkiego, tych wspaniałych rzeczy, które tu są i tych, które wspaniałe mi kiedyś nie były, z którymi wiąże się taka dosyć okrutna też historia Southampton, to będziecie mieli zaszczyt zobaczyć, o co tu chodzi, jak to było i tak dalej. Wiąże się naprawdę mroczna historia tego miejsca. Ale mam nadzieję, że przekonacie się. Nie będę w stanie niestety tego zrobić sam. Potrzebuję przynajmniej 2 osób. Do zobaczenia.